Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 16 odcinku odpowiedzi na pytania. Idziemy tym razem od pytań najświeższych. Pan Liner. Dlaczego pan nie brał skoczka 2,59? Panie Liner, jakby to panu powiedzieć, podstawienie skoczka tamto było tak niespodziewane, to się czasem zdarza, że przeciwnik zrobi ruch niespodziewany, nietypowy. Nie brałem, bo nie widziałem. No to proste. To mógłbym mówić bajki o falowaniu uwagi, czy jakieś inne. Nie widziałem, panie Liner. Nie widziałem, tak jak teraz mnie spędzi nas, będę się z kimś kłócił. Więc panie Liner, pan mi nie daje, nie zadaje takich nerwowych pytań. Pan Michał Game. Liczył jak szatan, hech, to prawda. No może takie trochę nieszczęśliwe porównanie homeryckie. Ja wiem, że homeryckie to takie do czegoś z Homera. To jaką ciekawostkę powiem, że w szkole mnie uczono o homeryckim porównaniu z języka polskiego. Na języka polskim mnie uczono, a zetknąłem się aż z jednym homeryckim porównaniem, za to je zapamiętałem do końca życia. Jako szczep hesperyjski w najpłodniejszym sadzie. Gdyby nie było to słowo hesperyjski, to nawet nie byłoby odwołania do starożytności, do Homera. Więc tu mamy przykład, to w szachach część się zdarza wymyślania terminów, które są używane raz. Pan 4 Everone. Bardzo dziękuję za analizę i pozdrawiam. Bardzo proszę, panie 4 Everone. A to, bo to była ta partia Nieżmieddinowa. Nieżmieddinowa. Pan Przemysław Grabowski. Ponoć Nieżmieddinow zrobił wcześniej podobne poświęcenie. Niestety nie umiem tego sprawdzić. Pozdrawiam, dziękuję za film. Tu pan Edward Mazurski podpowiada. To była partia Zamichowski Nieżmieddinow grana w 1956 roku. No bardzo się cieszę za pomoc pana Edwarda. Bardzo się dziękuję panu Przemysławowi Grabowskiemu. Panie Przemysławie, ja mam prośbę, żeby pisać Nieżmieddinow przez W. Nieżmieddinow nie przez W, to piszą ci z szapu, szap, szap, S jak Stany, S jak Z jak Zjednoczone, A jak Ameryki, B, P jak Północnej, z szapu tak piszą, albo z UK, znaczy ZK albo szap, Zjednoczone Królestwo. W Europie ten język nie jest językiem oficjalnym w żadnym państwie, a Nieżmieddinow, nawet gdyby go pisać po tatarsku, kazachsku, czy jakoś tak, to się na pewno nie pisze przez F. W, W, W. Niektórzy piszą przez V, niektórzy piszą przez W. Wpisać Karpow czy Kasparow przez V na końcu. Jeszcze do tego wrócę, panie Przemysławie. Pan nie bierze tego do siebie, tylko podobno jestem, ktoś mnie nazwał bucem i erudytą. Ale skasowałem. Ocen skasowałem. Nie ma takiego. Tu. I jeszcze raz pan Przemysław. Jak widać, rankingi też grają. Dziękuję za film. Ładna partia. Nie, panie Przemysławie. W czołówce światowej oni tam specjalnie się rankingami nie przyjmują. No tam, czy on ma 2805 czy 2790, nie ma to znaczenia. Chociaż są tacy zawodnicy, którzy się w ogóle nie przyjmują, należą do nich. Topałow, Kamski. Kamski, jak wrócił po 10 latach przerwy do szachów, potrafił w turnieju wygrać 2 partie, przegrać 7 bez remisu. Nie przejmował się rankingiem. Tacy zawodnicy zawsze są zapraszani na turnieje, tudzież raport, tudzież Jobawa. Oni grają takie debiuty od początku, lecą na króla bez względu na to, z kim grają.
Rankingi nie grają. Ranking to jest stwierdzenie tego, co było kiedyś. Pan Mateusz, szacunek za to, co pan powiedział na początku. Panie Mateuszu, no nie wiem dokładnie za co, ale ja może to rozwinę. Ja staram się spełniać spełniać prośby widzów. Kiedyś miałem prośbę o partię Najdorfa. Taką dziwną, nie wiadomo kiedy grano mi gdzie i z kim, niby z Glucksbergiem, ale tylko nie było, byłem proszony o partię Niemcowicza z Zemiszem, gdzie tam Zugzwang powstał. Te partie skomentowałem i byłem też proszony o partię szóstą partię meczu Fischer z Paski i ta partia bije wszelkie rekordy. U mnie przekroczyła 12 czy 13 tysięcy wyświetleń. I zupełnie nie wiem dlaczego. No staram się spełniać, natomiast staram się spełniać poprzez zmianę kolejności partii. Proszę Państwa, ja mam 61 lat i mogę nagrać dwie, no może w porywach, trzy partie dziennie je wystawić. W niedzielę nie wystawiam partii. No to jestem w stanie wystawić 300 partii na rok. 600 partii na rok jestem w stanie wystawić. A mam ich równo 12 tysięcy. 12 tysięcy podzielić przez 600 to jest 20 lat. No mam szansę 20 lat jeszcze pożyć. Plus mam prawie 500 partii w pamięci podręcznej, 493 w tej chwili. Plus dochodzą partie, jeszcze dwie partie, mam dwie skomentowane, dwie nieskomentowane z turnieju Stavanger, tam jeszcze grają. Więc ja najwyżej mogę zmienić kolejność partii, które są przygotowane. Natomiast i mam taki klucz, no, że daję partię Mistrzów Świata. Daję partię Mistrzów Świata. Drugi klucz, partie, które mają wymiar szkoleniowy. No to dlatego i tyle. I tyle. I nie patrzę, czy te partie ktoś dawał, czy nie dawał. Natomiast ponieważ mam je w bazie, podejrzewam, że partie Zamichowski, Nierzmiedinow też mam w bazie. Także, wracając do pana Mateusza. Panie Mateuszu, na YouTubie, no nie można zarobić. Żałosne prośby, że ktoś mi przyśle partię, ja mu skomentuję, ja nie chcę komentować partii widzów. Nie chcę komentować partii widzów, bo po pierwsze musiałbym to robić kosztem partii o Mistrzostwo Świata. Więc to raz. Dwa, musiałbym też, no za 5 zł czy za 15. No bo jak za 50 powiem jakąś nieodpowiedzialną rekomendację debiutową, taką byle jaką, no to jestem niepoważny. Proszę Państwa, ja mówię z serca, co się dzielę, co wiem, co umiem, tylko jedna rzecz. Te informacje, które daję, są rozproszone. To nie można jedną partię obejrzeć. Jeżeli jest struktura karsbacka, to trzeba obejrzeć wszystkie partie w strukturze, gdzie ta struktura występuje i wtedy to się ułoży. Nie można tak stryknąć, obejrzeć jeden film i nauczyć się struktury Marocego. Nie można. Po prostu to są tak olbrzymia wiedza, że nie można przekazać w jednym filmie, to raz, a dwa partia ma zawsze kilka elementów strategicznych i je wszystkie trzeba uwypuklić, dlatego ja w partii jedną partię, nie mam przykładów cząstkowych partii, tylko mam partie, których ilustruję wszystkie. Dobrze, panie Mateuszu. Bardzo panu dziękuję. Pan Michał Pawlak. Dziękuję za wspomnienie o mnie. Bardzo proszę, panie Michale. Ja nigdy pana nie zapomniałem. Nawet pamiętam naszą ostatnią partię. Bez o złośliwości. Zawsze lubiłem Aroniana, wspaniały gracz. Dla mnie taki tal XXI wieku. Ja też uważam, że za Aroniana wygrał Puchar Świata. Ma wszelkie umiejętności, kwalifikacje, żeby być mistrzem świata. Też tak uważam. Jednakowoż, kiedy walczył o mistrzostwo świata, tak jakoś
nie widać było specjalnego zaangażowania. Nie wiem dlaczego. A dlaczego tak? Ponieważ styl Levona jest nie do odwzorowania. Potrafił poświęcać, może nie tak spektakularne jak Michał, ale również w bardzo interesujący sposób. Panie Michale, ormiańska szkoła ma olbrzymie zasługi w pchaniu teorii debiutów. To jest na zdrowej bazie przygotowane. Mój top trzech zawodników to Magnus Carlsen, Maxime Wachir, Lagrave, Levon Aronian. Pozdrawiam pana Piotra i całą społeczność szachową Uniwersytet, aby ważne by w życiu mieć pasję. No to ja się cieszę, panie Michale. Tam pan miał krótką przerwę, cieszę się, że pan do nas wrócił i że znowu radośnie spędzamy czas, chociaż znalazłem jednego rosyjskojęzycznego, który od jakiegoś czasu też ma radosne szachy. Pan Przemysław Grabowski. Prawie jak partia sprzed 100 lat, pozdrawiam, dziękuję, ładnie pograli. No Aronian. Aronian potrafi. Chociaż tu mogę jeszcze wspomnieć, już mówimy o Aronianie, jak Armenia wygrywała tak zwaną olimpiadę szachową, to oni wygrywali mecze nisko. 2,5 do 1,5. Jeden wygrywał, trzech remisował. Sargsyan świetnie grał, no, Aronian, Akopian, Astrian, już nieżyjący. Także to, tak ostrożnie. I być może ta oszczędność środków spowodowała właśnie, że Aronianowi tam brakło. Pan Przemysław Grabowski. Dobra miniatura, dziękuję za film. Jaka miniatura? Miniatura jak miniatura. No. Na mój gust to jest ta partia, co z arcymistrzem wygrałem na wykorzystaniem słabości. Zwracam uwagę, że tam arcymistrz zrobił kardynalne błędy. Postawił pionka na C3, potem na C5, na D4, E3, F4, G3. Osłabił wszystkie białe pola. Wszystkie białe pola. No jak arcymistrz osłabił, to też mu to potem może zaszkodzić. Miniatura jak miniatura, no może i miniatura. Pan Przemysław jeszcze raz. Czołówka tylko może walczyć o drugie miejsce w turniejach. Wirtualnie mógłby grać z doktorem Nykelstenem na równi Karpow niż Medinow czy Lasker. Dziękuję za film. I myślę, że nie tylko, że tam jeszcze tych paru mistrzów świata by się znalazło. Natomiast w pojedynczych turniejach Caruana kiedyś wygrał 7 partii w turnieju po pierwszych rund, nie pamiętam. No. I gdyby to był turniej 9-rundowy. Gra Carlsena w turniejach jest taka, że jak mu się tak niespecjalnie chce wygrywać. On zaczyna wygrywać w środku turnieju pod koniec, kiedy już przeciwnicy są zmęczeni. To też tak zauważyłem. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest taka iluzja. Także panie Przemysławie, dziękuję. Pan Dawid. Mógłby pan skomentować jakąś przegraną partię Magnusa Carlsena? Stwierdza pan, panie Dawidzie, zachęcam do używania partykuły czy. Ja sam zapominam. Jednakże jak użyjemy partykuły czy, nie mamy wątpliwości, że chodzi o pytanie. Mógłbym, to prawda. Ponieważ wszystkie partie, jakie widziałem w jego wykonaniu, są wygrane. No bo on prawie nie przegrywa, panie Dawidzie. Ponieważ wszystkie. A chętnie bym zobaczył jakąś przegraną. Panie Dawidzie, mi się zdaje, że na moim kanale znajdzie pan przynajmniej ze 2 partie Magnusa Carlsena, które przegrał. Myślę, że pan znajdzie skomentowane. Zachęcam, panie Dawidzie, do szukania, do grzebania.
Ja wiem, że to jak puszcza, łatwo się zgubić, no ale tam są kierunkowskazy. Jakby pan wszedł w zakładkę Magnus Carlsen, może coś się znajdzie, panie Daczko. To trzeba tę partię przejrzeć. Pan 4 Ever One. Witam, czy mógłbym prosić o analizę pięknej partii z 1958 roku Milko Bobocow, Michał Tal, w której czarodziej poświęcił hetmana. Ojojojojojoj. Panie 4 Ever One. Ja to źle przeczytałem. Nie zauważyłem tego 1958, za co pana przepraszam. Bardzo pana przepraszam, panie Ever One, bo jeszcze znalazłem dwie partie, bo Tal jeszcze wygrał z Bobocowem w 1968 roku i skomentowałem dwie partie. No, prośba pana została zrealizowana, ale z nadmiarem przepraszam, jeżeli ta partia, bo tam taka była techniczna gra tego Tala, także bardzo, bardzo pana 4 Ever One. Przepraszam, że dałem dwie partie Bobocowa, bo nie zauważyłem tego roku. No bardzo przepraszam też. A może po prostu nie, widziałem ten rok, a jeszcze nie uznałem go za... I potem jak wyszukiwałem, wybierałem partię, to mi wyszło. Pan Przemysław. Ciekawe, kto by wygrał z dzisiejszych arcymistrzów. O, panie Przemysławie. Wszystko zależy. Jeżeli by się nauczyli wszystkich ruchów na pamięć z komputera, z pewnością by wygrali. Ja myślę z pewnością. Tu chcę powiedzieć, cofnąć się do pana Michała Pawlaka, w współczesnych arcymistrzach. Jak w zeszłym roku były te turnieje takie na Czeskomie, szybkie, takie komentowane i tam grał Wasil Lagraf, nie pamiętam z kim, Wasil Lagraf w Pucharze Świata, jak stawił największy opór Aronianowi, dopiero przegrał na samym końcu, cały czas zadawali sobie ciosy i raz jeden prowadził, raz drugi, do samego końca i tę partię końcową też widziałem. W tej końcowej partii też miał szansę, potem tak poszedł pianami na F5. Była tam. Także i ten Wasil Lagraf w jednej pozycji, ktoś powie, tam było 5-3 minuta plus minut, plus sekunda, ale w jednej partii nie zastosował klasycznej sztuczki w końcówce wieżowej, takiej, że się przy pionie na przykładowo na D6 i królu na D8, jak pion stoi na skok względem króla. Jak wieża do szacha na B8, król musi odejść, pion idzie na D7 i dochodzi. I zawodnik z wysoką techniką gry robi taki ruch z zamkniętymi oczyma. Ten ruch wygrywał, on to potem nie pamiętam, jak się partia skończyła, ale nie widział. To jest elementarne zagranie techniczne, jak to Anatol mówi, chwyt. Tak naprawdę o Anatolu wszyscy mówili Tolo. Więc tak jak Tolo mówił, jest to chwyt techniczny, który powinien mieć opanowany. I no nie wykonał tego. To nie chcę mówić, kto powinien wykonać. No po prostu Wasil Lagraf ma tendencję do grywania tasiemców. Ma na bardzo wysokim poziomie to opanowane. No ale technicznie gra gorzej. No i wreszcie pan Caamilex. Panie Piotrze, to jeszcze raz pomęczę o Alohinie. Alohin umarł w 1946 roku. Zgadza się. Wtedy już istniało radio. Zgadza się. Może istnieją jakieś audycje, w których Alohin się przedstawił. Wątpię, panie Kamilu. Proszę popatrzeć na filmy z lat, sprzed 10 lat. Inna jakość zapisu, inna gęstość zapisu, obrazu. Na te filmy z końca lat 90. ja oglądam tam takie te taneczne. Jakość tego jest koszmarna, to zajmuje mało miejsca, ale w porównaniu z tym
Także jakość dźwięku też. No ale idziemy dalej. Wtedy wszyscy na własne uszy usłyszą, jak on się nazywał. Podpis też będzie jakąś przesłanką, bo zobaczymy, czy pisał się przez O, czy przez E. Podpis widziałem, ponieważ jak współpracowałem z jedną panią przy pisaniu książki o Olimpiadzie Warszawa 1935. Mąż tej pani posiadał zapisy. Oryginalne blankiety zapisów partii z Olimpiady 1935 roku. To jest też dziwna historia, ponieważ te zapisy trafiły do gestapo po aresztowaniu Przepiórki. Dawid Przepiórka był głównym organizatorem. Gestapo go aresztowało i zamordowało. Niemcy go zamordowali. Niemcy, nie tam naziści, tylko Niemcy go zamordowali w Palmirach. W Palmirach z bardziej znanych ludzi jeszcze był zamordowany Janusz Kusociński, to pod Warszawą takie lasy, tudzież marszałek Sejmu Maciej Rataj, oni tam zostali zamordowani w tych Palmirach. A ten pan miał te zapisy. Miało gestapo, a ten pan miał te zapisy. Był redaktorem naczelnym Szachów, można sobie poczytać. Wikipedii. Tam Wikipedia opisuje jego działalność dla Polski Ludowej, patriotą ludowym. Zachęcam do poczytania. I tam jest podpis Alochina na blankiecie. W mojej książce jest, ale on się wtedy podpisywał z angielska. On się podpisywał z angielska przez K, którego tam nie ma, więc to nie było pisane cyrylicą. Czy grażdanką, jak ktoś woli. Natomiast i ten podpis nie jest, no nieczytelny jest. A jest takie, bo tak to się szybko podpisuje. Bo zobaczymy, czy pisał się przez O, czy przez J. Bo to, że dzisiaj ponad 70 lat po śmierci mistrza szachiści nazywają go Alochinem, może po złości, a może i z sympatii itp. Też nie jest przypadkiem. Panie Kamilu, to nie tak. To jest dokładnie odwrotnie. Przez całe 100 lat, przez ponad 100 lat nazywano go Alochinem. Dopiero od pewnego czasu jest koncepcja, bo tam się jakieś pamiętniki, że on jest Alechin. To jest świeża koncepcja, panie Kamilu. Jest dokładnie odwrotnie. Karpow mówi, Kasparow, Sipow, jak komentuje, mówi, Alochin mi przeprasza, że mu mówili, że to teraz trzeba mówić inaczej to nazwisko. Że nie Alochin, tylko że inaczej i też się myli. Wszyscy rosyjscy szachiści mówią Alochin. Weźmy źródło. W latach 70. wyszła taka sześciotomowa encyklopedia w sprzedaży, na subskrypcję była. I tam w tomie pierwszym jest napisane, cytuję z pamięci, Alochin. W Polsce też używa się słowa Alechin. Jako pierwszorzędne tam jest wypisane, ale w Polsce błędnie nazywano Alechin. To również przysłużył się do tego ten pan, którego przed chwilą wspomniałem. No ale też mogę powiedzieć, że w tamtych czasach był szachista Heller. On był Jefim Pietrowicz Geller. Jefim, syn Piotra Geller. Także no różne tam rzeczy. I jeszcze raz mówię, pełno błędów się robi. Pełno. Proszę mnie nie przekonywać. Proszę przekonać Kasparow. Karpow o tym mówił, jak był w Polsce w 97, czy 8, czy 9 roku, nie pamiętam. W czasie turnieju w Koszalinie, tam była taka wielka konferencja prasowa. I tu podam taką ciekawą ciekawostkę. Karpow powiedział Alochin bez żadnych wątpliwości, bez wahań. Tłumacz, który tłumaczył intuicyjnie, pod świadomością, bardzo dobrze tłumaczył, ale najpierw tłumaczył pod świadomością, a to jest jak się prowadzi samochód. Dobry tłumacz tłumaczy, ma tak podświadomie, bo nie ma czasu na zastanawianie się.
Więc jak tłumaczył pod świadomością, to powiedział, że tłumaczył to, co mówi Karpow. Alohin, tu ugryź się w język. Spojrzał na mnie i powiedział, w Polsce też mówimy Alehin. Więc tłumacz podświadomie powiedział Alohin, tak jak powiedział Karpow. Można włączyć filmy z Kasparowem. Kasparow mówi Alohin. Także panie Kamilu, no co to ci, niech, a to, że jak, a że Maciuś się wypowiada, że obie formy są poprawne, przecież Maciuś nie ma o tym pojęcia. To tak jak, no to tam ktoś napisał. Nie będę już przypominał, kto to napisał i zadałem pytanie, czy pan jest specjalistą języka rosyjskiego. W profilu tego pana nie było takiej informacji, ale była, że ma tam jakieś kwalifikacje języka angielskiego, nie wnikałem. Nie. Także panie Kamilu, no co tu będziemy mówić, no? No co będziemy mówić, no? A jak to Jusupow, inteligentni, inaczej jak to się dokładnie mówi, Jusupow piszą przez Y, U, S i V na końcu. A sam Jusupow obecnie pisze przez J, 2 S i W, bo Jusupow ma teraz obywatelstwo niemieckie i pisze przez J, tak jak powinien pisać, potem przez 2 S, bo 2 S to po niemiecku jest jedno S, a jedno S to byłoby Z, więc pisze i na końcu pisze W. Już i takich przykładów można dawać dużo. No w naszym kraju, jak zobaczymy jakiegoś naszego nowego rodaka z Zabuga, który otrzymał obywatelstwo, to mu urzędnicy wpisują Sienkiewicz, piszą przez Sen, K, V, ITH, czy ich CH, no, piszą niepoprawnie, bo skąd biedni mają wiedzieć, co to jest transliteracja. No piszą tak, no. Więc no, zostawmy tego Alohina. To jest temat zastępczy. Jak się ktoś nie mógł doczepić do mojej gazety, się czepiał o to. Jak się nie mógł doczepić do moich filmów, to się czepia panie Kamilu o tego. I tam jeszcze ktoś na przykład, na czym polega czepianie? No czepianie polega na tym, jakiś taki, powtórzę jeszcze raz, i po nocnym stróżu, bez stałym szacunkiem dla wszystkich nocnych stróżów. Jakiś nocny stróż Zamku Królewskiego pisze, że, znaczy pisze, napisał wielokrotnie, powielał, że ja w gazecie wyśmiewałem się z małych dzieci. Nie. A co to było? Wyśmiewałem się z małych dzieci. To było tak, że wziąłem partię z Mistrzostw Polski do lat 10. No, tych partii dużo było. Wybrałem 20, 30, czy ile, nie pamiętam. I skomentowałem i pokazałem, jakie, bo tytuł był typowe błędy młodych szachistów. Typowe błędy młodych szachistów. Tłumaczyłem i od razu dawałem wskazówkę, nad czym pracować. I wskazywałem, z czego te błędy wynikają. A błędy młodych szachistów wynikają z tego, że błędy popełniają ci, co ich uczą szachów. Ja nawet nie nazywam ich szkoleniowcami, bo nie wszyscy, większość tych, co uczy dzieci, nie są szkoleniowcami. Niektórzy są instruktorami. Trenerów jest bardzo mało. W Polsce jest około 200 trenerów zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym, przybliżeniu gdzieś tak w tej chwili. Więc to jest... Ja pokazywałem, co robić. Pokazywałem, że się dziecko uczy na pamięć, że się dziecko uczy złego wariantu. I pokazy, ktoś mógłby, że się wyśmiewałem z tych, co tych dzieci uczą. No także to wszystko można, panie Kamilu, powiedzieć. A jak za rok znowu wziąłem partię z Mistrzostw Polski i tym razem nie podałem nazwisk dzieci, bo poprzednim razem napisałem to, z kim grał, bo przecież to nie chodziło o to wyśmiewanie z dzieci, tylko żeby przykład był wiarygodny. A, no i byli tam zawodnicy, że tak się wyrażę, także tych, co tam, w masie. Masa to jest młodzieżowa agencja. Nie. MAS?
A, tak zwana Młodzieżowa Akademia Szachowa. No, nie ma czegoś takiego jak Młodzieżowa Akademia Szachowa. Oficjalnie to jest po prostu kadra narodowa, a oficjalnie w dokumentach Ministerstwa Sportu nazywa się Centrum Kształcenia Uzdolnionej Młodzieży, bo tak się nazywa ten projekt. Ja nie będę tego rozwijał. Można zajrzeć do protokołu NIK, można z 96 roku, można zajrzeć do moich artykułów. Nie będę na ten temat nic mówił. NIK to Najwyższa Izba Kontroli. To nie chodzi o ten przydomek, przezwisko w internecie. Nick. Chociaż w przedszkolu żartuję, że jedna dziewczynka ma nick Ola, bo ma takie imię. I dziewczynka się nie obraża, dziewczynka, bo też bardzo mnie lubi. Także pisanie głupot, panie Kamilu, to jest po prostu temat zastępczy, no. Temat zastępczy. Natomiast merytorycznie nikt nie dyskutuje, panie Kamilu. Nikt nie dyskutuje, jak mówię, że skoczek F3 to nie jest debiut Rytiego. Jak mówię o głupotach, obalam głupoty na temat wiszących pionów i takie inne. Natomiast, no co mogę zrobić na temat tego nieszczęsnego Alochina? Sam się czasem przejęzyczam i powiem przez pomyłkę inaczej, panie Kamilu. No ale no co mogę, no argumentów nie ma, a gadanie. Każdy może napisać co chce. Wyczerpałem temat, będą krótsze te odpowiedzi na pytanie. Dziękuję wszystkim za uwagę.